Cześć, dzień dobry. Mam do zaoferowania na sprzedaż samochód Opel Zafira A, 2002 rocznik, 7-osobowy, klimatyzacja napełniona, pojemność silnika 1.6, 5-obiegowa skrzynia biegów, opony całoroczne marki Goodyear, klasy premium, są to opony całoroczne. Instalacja gazowa, aktualna do 15 czerwca 2028 roku, czyli jeszcze przez 4 lata śmiało można za niecałą stówkę zatankować do pełna samochód i przejechać nim ponad 350 km. Ubezpieczenie ważne do 12 lutego 2025 roku, czyli prawie 10 miesięcy jeszcze. Przegląd, obowiązkowy przegląd ważny do 6 grudnia 2024. Planuję przygotować kilka filmików. 4-5, zobaczę jak z tego wyjdzie. Pierwszy to jest taki ogólnikowy, jak wygląda, jak się prezentuje. Drugi w środku. Trzeci na trasie, jak wygląda, jak się sprawuje. Czwarty, no co trzeba by zrobić, co można zrobić, jakieś wady, o może tak, bardziej wady, bo nie będę ukrywał, że samochód nie jest nowy, co ma jakieś tam niedogodności, od razu powiem, bo nie będę ukrywał, ja nie jestem osobą, która będzie oszukiwała coś tam, także jest, co zostało zrobione, zobaczę jak wyjdzie. Samochód pierwszy, ten filmik będzie z zewnątrz, kolejne zobaczymy. Jeśli chodzi o samochód wsiadasz i można jechać. Nie ma czegoś takiego, że nie można nim wybitnie gdzieś pojechać, wsiąść czy tego. Spokojnie można pojechać z Bydgoszczy, nie wiem, można pojechać śmiało, nie wiem, do Niemiec, do Czech, do Pragi na spokojnie. To nie jest samochód, że ci stanie na trasie. Przygotuję też w ogłoszeniu, będzie dokładna informacja, co... Cała historia samochodu, podam wszystkie jego dane, także na spokojnie. Tak, żona miała spotkanie z słupkiem zrobione. Od razu powiem, że nie jestem samochodowy, nie jestem mechanikiem. Samochód, jeśli ktoś zna i to zawsze był robiony u pana Tomasza Gackowskiego na ulicy Koszalińskiej. Oki serwis. Zawsze był u niego serwisowany, także jakby ktoś chciał, znał i wiedział jak wygląda, jak pracuje pan Tomasz Gackowski, zawsze u niego było robione wszystko. Nie jest to samochód jakiś piękny, ma liczne ubytki. Oczywiście nie jest to nowy samochód. Ma jakieś tam liczne ubytki, drobne po starciach, po jakichś tam delikatnych dotknięciach, puknięciach. Ale jest to samochód w pełni sprawny. Możesz wsiąść i wjechać z niego. Jak dla osoby, która będzie poszukiwała pierwszego samochodu, polecam.
Na górze możliwość zamontowania boksu dachowego, którego sam korzystałem z strumienki. Akurat wymieniłem na nowsze auto i wszystko w całości wykorzystałem. Nawet tu są jeszcze znaczki. Pamiętajcie, opony są całoroczne. W późniejszych filmikach dokupię, poinformuję o wszystkich tam, kiedy, co, jak, kiedy. I tyle. Dodatkowo dokładam jeszcze oponę, kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, dodatkowe zagłówki do żona sobie wymyśliła. Ale to w późniejszym etapie powiem. No i płyn chłodniczy. Samochód, jak wspomniałem, siadasz i jedziesz. Nic nie ma sytuacji, żeby, nie wiem, coś się wydarzyło z nim czy coś. Siadasz i jedziesz. Samochód cały czas użytkowany w Bydgoszczy.